Zdrowia, szczególnie dla tych wszystkich, co przeżyli II wojnę światową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No wygląda na to, że na Auschwitz można zrobić ciężkie pieniądze. Ostatnio dużo się mówi o Auschwitz, niemieckim obozie zagłady w okupowanej Polsce, ale ostatni numer był taki, że Amazon zaczął sprzedawać różne takie ornamenty świąteczne, gwiazdkowe, taką ceramikę, no tyle tylko, że w formie albo gwiazdy Dawida, albo takich krążków, które wyglądają jak koła zębate, no, albo dzwoneczek taki elegancki. No i jednym z tych ornamentów, no to były zdjęcia w zasadzie z obozu koncentracyjnego właśnie w Auschwitz. Te druty kolczaste, te płoty, wygięte te betonowe słupki. I to było sprzedawane na Amazon. No i Auschwitz Memorial, czyli miejsce pamięci, muzeum, można powiedzieć, zrobiło protest, napisało do Amazon, żeby oni to zlikwidowali. No i zlikwidowali, no ale teraz się okazuje, jak to się działo. No przypuszczalnie jakieś maszyny, komputery, no znajdują zdjęcia, które nie mają praw autorskich, no i robią takie ornamenty. Koreańska strefa zdemilitaryzowana, czy dom niewolników w Senegalu, czy w zasadzie taki stadion i bieżnie w Chile, czy Auschwitz-Birkenau właśnie, co one mają wspólnego? No mają to wspólnego, że Chińczycy wzięli się za zarobienie pieniędzy na tragedii Polaków, Żydów i Cyganów, no i całego świata. No to się sprzedaje, tam nikt nie brał pod uwagę, co to znaczy, co to reprezentuje, co to ma za znaczenie. Po prostu popatrzyli, że odwiedzane te miejsca są w milionach, miliony ludzi odwiedza te miejsca, no czyli jak są popularne, czyli jeżeli są 2 miliony odwiedza Auschwitz, no to znaczy, że te pamiątki robione w Chinach też będą się sprzedawały, no i zrobili te zdjęcia. Na Amazon też oczywiście, że jest takie te faszystowskie, hitlerowskie, niemieckie, te najróżniejsze rzeczy sprzedają, figurynki takie hitlerowskie, niemieckie sprzedawali, czy nawet narodowych socjalistów klocki Lego, no domorosłe, no Lego tego nie robi, tylko są podrabianki. Także jest to ciekawe, jak to się dzieje, jak ludzie nie rozróżniają, co jest dobre, co nie jest dobre, ale jest duży szum. Druga sprawa związana z Auschwitz, no to jest kwestia człowieka na łyżwach. Człowiek na łyżwach, rosyjski człowiek na łyżwach. On się nazywa, Szulepow, Anton Szulepow, on występował, miał taki kostium, no i międzynarodowa organizacja łyżwiarska chciała mu przyznać, znaczy był mianowany do wyborów najlepszego kostiumu łyżwiarza. No i ten kostium łyżwiarza no przedstawiał w zasadzie tutaj z lewej strony, no to miał właśnie żydowską gwiazdę Dawida, taki pasiak, znaczy w pasy, pasiak, no i numer 1200, no, a z tej strony, no to w zasadzie to miał takie kołnierzyk hitlerowski, taki mały krawacik, no i to było czarne. No i to jak, z jakiegoś powodu ci Rusy, człowiek urodzony w 2000, młody chłopak, bo on urodzony chyba ma kilkanaście lat, nie ma nawet 20 lat, no jest dobrym łyżwiarzem, no ale ten pasiak i hitlerowski uniform, no to jakaś taka dziwaczna sprawa, no ale zrobiła się awantura.
ten międzynarodowa organizacja łyżwiarska zaczęła przepraszać, no i powiedziała, że w zasadzie to oni chcieli mu dać nominację za kostium, kiedy on był w golfie, w czarnym golfie i z czarnymi spodniami. No wiadomo, że za coś takiego to by mu nie dawali. No, ale ten facet, ten młody łyżwiarz, on startował w tym kostiumie i we Francji, i w Japonii. No i najpierw były jakieś szumy, ale później jak dostał tą nominację, no to odwrócili, przestali go nominować i powiedzieli, że miał ten czarny kostium. Także to jest dosyć dziwaczne, jak ludzie starają się zrobić... No nie wiem, no jak to nazwać? Czy to reklamę, czy siebie reklamę? On miał tańczyć do muzyki z filmu Schindlera. Także Schindler zrobił, film Schindler też zrobił, przecież to były setki milionów. Reżyser, jak on się tam nazywa, no zapomniałem, no żydowskiego pochodzenia, też zrobił ciężkie miliony. No i teraz jest takie pytanie, muzeum, ja sprawdzałem, ile kosztują bilety, no w zasadzie bilety, jak tak się prywatnie chodzi, no to one są za darmo, tyle tylko, że trzeba zrobić... zarejestrować się i zarezerwować miejsce, także oni dają te miejsca na jakąś tam godzinę konkretną, od rana do wieczora. No jest darmowe faktycznie, no ale większość chyba tych wycieczek zorganizowanych, no to jest mniej więcej tam 40-50 zł za osobę. Także to jest przy 2 milionach ludzi, jeżeli wszyscy by płacili, to jest 90 milionów dolarów, no, złotych, 90 milionów złotych, no to jest 30 milionów dolarów. No to są ciężkie pieniądze. No i się pyta, teraz jest pytanie, gdzie te pieniądze idą, tak? No bo jeżeli te pieniądze w muzeum ktoś bierze, no to wiadomo, tam są jakieś pensje, nie pensje. Ten człowiek, dyrektor, którego powinni wywalić na pysk już jakiś czas temu, no bo w zasadzie ten pawilon polski, czy tą pamięć polską, no bo w sumie nawet ten numer tego ruskiego, co miał 1200, no 1200, no to w zasadzie to był numer przypuszczalnie albo jakiegoś Polaka, no na pewno Polaka i najprawdopodobniej księdza albo jakiegoś profesora. Także akurat numer sobie wybrał dosyć niski, czyli to musiało być na samym początku działania tego obozu zagłady, w tym czasie, kiedy jeszcze tej rozwiązania żydowskiego nie było. Ktoś, kto zrobił ten kostium, kompletnie się nie orientował. I to, jeżeli to był ruski, no to takie... Co ci ludzie mieli na myśli, tak? Takie powiązanie oprawcy i ofiary. Powiązanie, powiedzmy, człowieka, który zabijał i człowiek, który został zabity. No ale to wsadzić do muzyki, czyli ci Ruscy nawet myślą, że to jest film, że to nie jest tragedia. No jest to straszne. No dużo rzeczy tych żydowskich, antyżydowskich, niby antyżydowskich wychodzi na wierzch. Teraz wyrzucili profesora z uczelni za to, że on zadał pytania na uczelni właśnie dotyczące zagłady. No i okazuje się, że on w zasadzie to powtórzył pytania z 92 roku. Z 92 roku było takie pytanie zadane przez pewien organizację dla Komitetu Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i pytanie było kretyńskie, kompletnie kretyńskie, no ale wszystkie te pytania kretyńskie są teraz ADL, czyli Anti-Defamation League, czyli Liga Antyzniesławieniowa Żydowska, miała dziwne pytania,
zrobiłem programik, filmik, jakiś parę filmików temu, no ale w 92 roku kompletnie było zachachmęcone pytanie, bo pytanie było, czy wątpisz w to, że zagłada aktualnie się stała, czy się nie stała? No to jest takie bardzo zagmatwane. Czy wątpisz, że zagłada aktualnie się stała, czy nie stała? No i wtedy ludzie odpowiadali. No i podsumowanie, czy wniosek z tego badania był taki, że w zasadzie ludzie mówią, że zagłady nie było, tak? No w czasie II wojny światowej 3 miliony polskich katolików zginęło, 3 miliony Żydów zginęło, no a także 6 milionów Polaków przestało istnieć, no to trudno argumentować z kimś, że zagłady nie było, tak? Większość z nas Polaków czy Żydów zna historię ze swoich rodzin, gdzie ludzie poumierali, jak nie w czasie walki, to w czasie jakichś najazdów na miasta, miasteczka, wsie i tak dalej, czy nawet z głodu, dlatego że musieli przejeżdżać, uciekać ze swoich miejsc, wjeżdżali w jakieś inne miejsca, przyjeżdżali do innego kraju, byli w zasadzie internowani, czy zatrzymywani i tak dalej, i tak dalej. Także z głodu się też ludzie umierali. No ale właśnie to takie podsumowanie było w 92 roku, że jest bardzo duża ilość ludzi, którzy w zasadzie wątpi w tą zagładę. No ale to właśnie na podstawie takiego kretyńskiego pytania. A drugie pytanie, które zadał, to znaczy, to było tak. Czy to wygląda możliwe, czy wygląda niemożliwe dla ciebie, że nazistowskie obozy zagłady nigdy się nie stały? Także to też dosyć dziwaczne pytanie jest. Ogólnie też ludzie, którzy zadają te pytania w tych publiczne, no to naprawdę jest do góry nogami. No można to zobaczyć też w pytaniach politycznych, kiedy są jakieś tam plebiscyty, to kiedy często są formułowane tak, że jeżeli się powie tak, to znaczy, że nie będzie, albo jak się powie, że nie, to znaczy, że się przedłuży. Także to jest idiotyzm. No ale wracając do tego robienia szmalcu na Auschwitz, no wszyscy robią szmalec, łącznie z muzeum Auschwitz w Polsce. Dyrektora oczywiście powinni wywalić. Jak się ten nazywał? On chyba też i Szczęki nagrywał. Szczęki, Schindler Listy, sporo Gwiezdne Wojny. No odleciało mi kompletnie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.